Hej, z tej strony Kiwa, to jest Final Fantasy 15 i jesteśmy dalej w jaskini. Tutaj musimy dojść do trzeciego punktu, który nam genitalia wymyśliła. I... Czyżbym słyszał jakiegoś bossa? I... ktoś z pozytywnych... Ej, Pronto Toronto. Gdzie jest Pronto Toronto? Ktoś z pozytywnych napisał, że bym coś więcej na temat fabuły mówił i postaram się to zrobić, o ile nie będę dalej taki jak jestem, czyli kurwa zielony całkowicie z fabuły. No, I'm not okay! This place is literally the worst! And why did it have to be a snake? Czemu Pronto tam idzie? Słyszeliście? On powiedział, że coś go tam ciągnie. A? Mówi o fabule. On powiedział, że ktoś go ciągnie. A to nieprawda przecież. Ej, tak by the way, to ten ktoś jest tutaj mocny. Dobra. Wow. Może tą bombę? Gdzie? Błon! Ale mi piznął. A ja mało wszystkiego. Hi, Elixir, Noctis. Da, ja się zajmę małymi. O, jest. Ajajaj. Spadam stąd, elo. Ej, jakie hamskie to było. A co to w ogóle jest jakiś kurwa? Goblin? Hop goblin. Serio. Jeszcze jest do walki? Ej, tam, tu i weź jebnij mu, Gladio. Pizdnij mu. Kuźwa, ja chciałem combo zrobić. A on jak zwykle zabija na strzała. Dobry jest ten Gladio, naprawdę. Pronto Toronto, uważaj! Zdawaj, ziom! To jeszcze? Tam widzę jakiś Mind Flyer. Ciśniemy. Gladio. Dobi. 999. Skubaniec. Tam jeszcze jest kolejny. Jak to wygląda w ogóle ohydnie? Aha, bo to jest Mind Flyer i ja przez niego zacząłem używać jakichś kurwa dziwnych rzeczy. Patrzcie, on mi nagle Noctis mi... ten... Szybko! Ignis! Zrób mu coś! Przez ten... Tak jak wam mówiłem ostatnio, że jak on atakuje tym swoim jakimś spelem, to mi robi fuckminda i mi się przyciski, wiecie, naciskają tak jakby same, że ja robię coś innego niż rzeczywiście naciskam. I on mi na przykład teraz jak debil zmienia obronie z... Mimo, że żadnej broni nie zmieniałem, no okej. Okay. Ej, dobra, bo ja się tu zgubiłem chyba. Mapa. No dobra, to... Pytanie, czy penetrować wszystko dookoła, czy iść po prostu robić questa dalej? Może na szybko spróbujemy obadać tutaj, co to jest. Blue Choker. Czyli co, niebieski dusiciel? What? No nasze chłopaki tak wyglądają, tak trochę jakby sadomaso, więc może. I może teraz tu pobiegniemy? Coś tu leży? Nic? No to wyżej. Co mi się tak zatrzymało dziwnie? Tutaj coś leży?
Titanium Bunker. Jak widzicie, pozytywnie. Na dole mam takie trzy aury jeszcze tam, powiedzmy, że jedną trzecią jeszcze paska mam aktywne. To jest dlatego, że przed odcinkiem, wiecie, nie zasywowałem i przed odcinkiem musiałem lecieć znowu tutaj do tego miejsca. I przy okazji zahaczyłem jakiś tam ten camp i rozbiliśmy obóz i zjedliśmy tam sobie jakąś potrawkę od Ignisa. Dzięki temu mamy buffa na atak, na siłę czaru i chyba na życie. Także spoko. Fajny bajer. Mam nadzieję, że to jeszcze będę miał zanim pokonam bossa. Gdzie w ogóle biegnę? Aha, to ja teraz wracam, tak? God damn it. To idziemy znowu tutaj. I idziemy. Kurwa, pronto, serio. Idziemy po prostu teraz do tego. Do questa. No to tak, nie będę was pozytywnie zanudzał tym, że biegamy i zwiedzamy skały, bo każde skały tutaj wyglądają tak samo. Jakieś stalaktyty, stalagmity, zawsze mi się myliło, które to są na górze, a które na dole. Ale dobra. Pozytywnie, wy możecie napisać w komentarzu, jak wiecie. Jak pamiętacie takie rzeczy. Ze szkoły, bądź z doświadczenia, bądź z własnej ciekawości, bądź z innych różnych rzeczy. Możecie napisać, które są stalaktyty, które są stalagmity i skąd o tym wiecie. Możecie tak napisać, to będzie świetne. Kto jest? Tak mówisz. Cool it. Pronto, Toronto, troszkę ci bije tutaj na dekiel. Elemancji! Czego nie mamy? Nie mamy Thundera jeszcze, nie? To jebnijmy sobie Mega Thunder. Tundra niech będzie. Jest, Tundara. Dobra, to dawaj. Tundara! Equip. Ale... aha, ja już mam Blizzard'ę, ale dobra, ja wolę Tundarę. Tundara to jest bardzo fajna. Prądziki i ognie to moje ulubione żywioły. Więc... co mi tam po jakimś tam Blizzardzie? Blizzardzie. Tobie ta tarcza nie jest w ogóle potrzebna, bo ja nie widzę, żebyś ty z nim biegał. Nie wiem, może jestem ślepy, ale... ty już masz jakiś fire. No, tego też nie widzę, żebyś biegał z tym, więc... no. Ale z drugiej strony ja się też im nie przyglądam, więc może z tym biegają. Kto wie. O wiele lepiej wam się pewnie patrzy, niż mi się patrzy podczas walki, bo ja się muszę skupić jeszcze na tym, żeby nie zostać skopanym. O, tutaj to wygląda jak była walka z bossem. Dobra, skoro tam muszę iść, to może najpierw sobie pobiegnę tutaj. Ej, czemu mi się skradają? Ja nie chcę się skradać. No popatrzcie, tutaj i tutaj mogę wyjść. To chodźmy tutaj. Tutaj nic nie ma raczej. Oh. So we found yet another door. No luck. Guess we'll need another key. The key question is, where do we look? Co to jest za tym? No właśnie, tam musimy pokluczyć. No okej, to chodźmy. Pójdziemy sobie po klucz i otworzymy grobowiec i będę miał nową moc w końcu. Ciekawe, ile jest tych mocy. Poza tym mogłoby się jakoś tak inaczej czymś charakteryzować albo coś, bo co, jaka brzydka. Jeszcze chcę gadać. Pronto, to do ciebie. Nie mam pojęcia, o czym mówi, dlatego poudajemy, że wiemy. Nie!
chcemy, zrozumiałaś. Opaki, wiecie co robić. Bijcie ją, ja popatrzę zza skały. O, jakieś poisony. To był... Nie poisony, jestem żabą. Ej, ja mam pytanie, czy możemy się kurwa odmienić jakoś? Dobra, i eliksir. Pomóżcie ktoś im, ej. Fuck. Szybko, pronto, toronto. Jebnij! No, dziękuję, nie będzie mi tu podskakiwać, suka. Nie powiem, ta walka była dość... No miała zwrot akcji, tak? Ale koksuj jej pierdolną raz i porządnie. Something about her baby. Yeah, if it's anything like her, I ain't going near it. Oh. Do you guys no, dziecko nie powinno być groźniejsze, nie? Last runestone. Finally. All right. Jedziemy z koksem, o co chodzi? Serio, musiał mieć akurat różowe włosy, nie mógł mieć, znaczy oczy, nie mógł mieć czerwonych. This is it. The power of the storm. I expected more fire and brimstone. Some gods are friendlier than others, I guess. But not all of them. Poor Luna. Dobra, ja coś dostałem, czyli co, mogę teraz iść? Just a boat right away. Lose that scowl along the way. Well, deal. Ej! Nie, czekaj chwilę. Ja chciałem tutaj iść. Czemu? Need any last minute souvenirs? Snake skin maybe? You know what? I'm good. No i czemu ja z nim mogę przejść? O. Itemy. Check. Klucze. A patrzcie, jeszcze mam od Tytana jakiś blessing. What? What? Od Fulguriana? Nie, to jest Ramuch blessing i jakiś Fulgurian może przyjść, tak? A tu jest Tytan blessing i tu jest Archea może przyjść. No, nie powiem, troszkę biednie, że nie mogę otworzyć tych drzwi. No, no, nie jestem zadowolony z tego. Nie wiem, może przegapiłem jakiś klucz tutaj. Gdzie? No tu jest niby takie ten, ale tu się dało po prostu przejść, tam raczej klucze by nie było. Ewentualnie może tutaj. No zostaw tą kurwa ten. Tutaj pójdę chyba, wrócimy, no. Bo ja chcę mieć pewność, bo tu mogą być jakieś fajne rzeczy. Ja chciałem zobaczyć, co tu jest. No kurwa, Noctis. No. Jaka kamera tutaj wjechała w krocze koksowi. Tak, w ogóle chciałem jeszcze zauważyć, że te jaskinie są strasznie do siebie podobne. W sumie, da. W realu też raczej takie są, ale...
Nie wiem, mogłyby się tak troszkę bardziej wyróżniać te różne takie lochy, te dungeony, po których chodzimy. Bo na razie najładniejszy dungeon chyba był, tam była taka kopalnia jakby, czy coś takiego, ona była spoko i to takie lodowe całe też było nawet w miarę i kojarzyło mi się z miejscówką z Finala 13. I co, czy to jest klucz? Nie, to nie jest klucz. To jest tylko kolejna walka. No czy tu? Jones! Czemu on spierdala? Gońcie! Dobra, nie ma sensu już teraz ten... Czy da się tu wyjść? And on we go. Yep. Gear, Noctis. Ja tu mam te błogosławieństwa jakieś? Nie. Dobra, to nie mogę tego użyć. Ja się chciałem zapytać, jak się kuźwa wychodzi z tego? Jest retum tutaj. Bo pamiętam, że była taka opcja, ale myślałem, że nas na pauzie będzie albo coś w tym stylu. Wow, the Hexateon as sixth god stakes. Ej, no nie doczytałem, a wy mogliście dać pauzę niesprawiedliwą. Jakie słoneczko fajne. I co, filmik mamy, czy co? Hey, it stopped raining! You don't say. His Rama finally got sick of showers. Up there, it's huge. Way bigger than the last one we saw. Yeah? Hey, Highness. About your car. Yeah. Well, I found her, but she's at a base. Oh. Now, I can handle garage folk, no problem. But sweet talk in the Empire? That'll take some doing. Don't worry about it. Yeah? We'll figure it out. You sure about that? Yeah, thanks for the heads up. Later. Who was that? Cindy. What? You can't talk to her like that. Yeah, I can. I just did. And does she have any choice words for you? Yeah, the Regalia's at an Imperial base. Oh boy. Guess that just leaves one question. When do we retrieve her? I'd say now. This is nothing more than conjecture, but I suspect that ship was due to arrive far earlier. The thunder and lightning must have slowed it down. There's a chance they intend to transport the Regalia back to Niflheim. We ought to thank the Thunder God for buying us some time. But that time is running out. Yeah, let's run in and ride off. Jak zacisną zęby. Dobra, sprawdźmy w ogóle, gdzie mam iść. Tutaj questy i Engaging the Empire. Daleko, a droga też jest taka jakaś taka trochę niedojebana. Bo którędy pojadę? Chyba tędy, nie? Co to jest w ogóle? Tędy pojadę, tu. No. Always got each other's backs, right? You know it. What? The hunt is on. Jakieś specjalne, kurde, tutaj taktyki mam jakieś do zrobienia, what the fuck. Korzystajmy. Ja, pozytywni. Jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle, jeśli chodzi o jakieś takie mega przygody. Więc jeśli nie lubicie patrzeć, jak ja po prostu biegnę z punktu A do punktu B, no to możecie po prostu się pożegnać. Było miło i wbijajcie następny odcinek. A jak lubicie patrzeć, jak ja sobie na czekobosach jadę do celu,
No to chętnie tutaj was trochę jeszcze pomęczę. Ciekobo, gdzie jesteś? Tu jesteś. Wbijamy. No, montuj się tu. Easy now. No i dobra, ciśniemy na jakąś drogę. Ale poleciał. Gdybyśmy się wmontowali. Tylko nie wiem, tak w sumie. Czekajcie, muszę sobie mapę odpalić. Zooma jebnąć. I muszę zobaczyć, czy biegać po ulicy, czy po prostu iść tak na skróty. Spróbujemy na skróty, no. Wow, ale żebym prawie został przejechany. Pociśniemy na skróty, bo hej, w końcu nie jesteśmy autem, więc nie musimy jeździć po ulicy non stop. Ani co, sam się stukają. No, tam wygląda, jakby było fajnie. Iris is truly a caring soul. Like you? Tak tylko przechodem tutaj przyjdziemy. Aha, to jest ta farma. Dobra, nieważne. Jumpniemy sobie tu, nie? Patrzcie na ty. Yuppie-kaye, motherfucker. Yuppie-kaye, motherfucker. Yuppie-kaye, motherfucker. Dobra, pociśniemy sobie tu. Pięknie się to biegnie. A widoczki są też zajebiste w sumie. Ciekawe, czy da się na te skały wjechać, Próbujemy? Chyba nie będzie się dało. Mi się wydaje, że nie. Ale oczywiście nie zaszkodzi spróbować. Zybać misji. Sunat! Imperials above us! Thanks! Gdzie? Nie! Who gives a shit? Dawno nie łowiłem ryb, ale wolę łowić ryby w wobie i tak bardziej niż tutaj. Tam co to jest? Jakaś bestia kolejna? Czy tylko żyrafa podobne coś? Wow, ale to krzaczory są? Kurwa, Noctis, gdzie ty mi skręcasz? Co ty masz, manifaka kurwa znowu? No jaki ty, przestań! Tam! What the fuck? Powaga, ja mu skręcam w lewo, a on nie wiem, kurwa. Co mu się dzieje teraz? Nie, żebym nie umiał sterować, no hello, ja przeszedłem, kurde, nie wiem, Need for Speed'a, Undergrounda 2. Także ja o kierowaniu wiem wiele. Jaki masz level? Panie, by było, jakbyś mi namierzał tym. Da, spadam stąd, bo bidal. Nawet mi levela nie chcieli powiedzieć, bo jestem na czekobosie. Nie chcę mi się schodzić, bo się okaże, że on ma 1500-1900 i dostanę w pierdziel. Jeszcze tylko 0,8 mili. A może trochę więcej. Jak mówiłem 0,8, to było bardzo 0,9. W sumie to fajnie by było tak naprawdę sobie tak pobiegać tutaj, chociaż w sumie te średnio zwierzęta lubię, więc nie wiem, czy bym się dogadał z czekobosami. No bo czekobosy takie, nie wiem, kurczakowe strusie jakby, albo coś w tym stylu. Kurczakowe strusie, tak, powiedziałem tak, jakby to był jakiś smak. Co overhead? Boże! No oni nas śledzą, kuźwa, i to też tak debilnie, zamiast pojechać nam przed ryj i tam wylądować, to oni doganiają, o, spadają se w 20, a potem, oni uciekli. I co, i znowu wracają se do swojego tego i... Nieważne, wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie głupie to jest, strasznie. Zatem skąd oni wiedzą, gdzie ja jestem? Gdy oni chcą dorwać chyba księcia, tak? Więc gdyby rzeczywiście wiedzieli, gdzie jest książę, to raczej by tutaj przyszło coś więcej niż jakieś takie ziomki, które nawet nie umieją mi wylądować przed twarzą. Co jest awesome? Sorry, nie mam czasu na to, że to jest awesome.
O, już jesteśmy blisko. Patrzcie, 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 jupi! No nie da się przeskoczyć auta, serio. Kto robi tą grę? Nie wiecie, że to przecież sprawia wiele radości? Myślicie, że czemu GTA jest takie popularne? Legend has it, the King once stood alongside the Six in the battle to banish the darkness. Darkness seems awfully vague. I co? Kurde, tutaj teraz tak się zaczajam do jakiejś bazy, czuję się jakbym grał w MGS-a czwóreczkę. Czekajcie, odejdziemy sobie troszkę. Ja sobie tutaj zasywuję. I widzimy się na następnym odcinku pozytywnie, także mam nadzieję, że wam się podobało. Łapka w górę, jeśli tak. Subskrybujcie, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Komentujcie oczywiście, dajcie znać co to są stalaktyty i stalagmity i skąd o tym wiecie. To ostatnie jest najważniejsze, skąd o tym wiecie. Pochwalcie się i widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się.